Cześć, witajcie w kolejnym filmie z szybkich porad. Dziś pokażę Wam, jak możemy zwiększyć wydajność i szybkość naszego komputera. A więc przechodzimy do panelu sterowania. Następnie opcję zasilania. Tutaj klikamy wysoka wydajność. Ta opcja wysoka wydajność również może znajdować się tutaj pokaż plany dodatkowe. Rozwijacie, ona tutaj będzie się znajdowała. Następnie zmień ustawienia. Tutaj zmień zaawansowane ustawienia zasilania. I odszukujemy tutaj sobie opcję zarządzanie energią procesora. I tutaj interesuje nas maksymalny stan procesora i minimalny, aby było 100%. Dajemy OK. Na dziś to tyle. Jeżeli ten film Ci podobał, zostaw łapę i widzimy się z kolejnym filmem oczywiście na Informatyk IT. Cześć!